No i Trybunał Koronny. Najsłynniejsze miejsce i najsłynniejsza legenda o czarciej łapie w Lublinie. No, o pani Lubomelskiej, która walczyła z mężczyznami i wygrała tę walkę i to bardzo skrzętnie. Tutaj też spotkacie Wajdelotkę albo Wajdelotę, które opowie wam historię. Czy to będzie historia o czarciej łapie? Możliwe, że tak, bo to będzie najbliżej tematu tego budynku i tego miejsca. Zapraszam was serdecznie i widzimy się 26-29 sierpnia tutaj w Lublinie na Festiwalu Legend w Lublinie.